Proszę Państwa, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem sama, ponieważ dzisiaj spróbuję sprankować kilka influencerek oraz influencerów oraz moich przyjaciół i znajomych tym, że chcę zobaczyć na Fame MMA lub na Highly Fame. No po prostu, że będę chciała się bić i będę pytała osób, czy będą chciały ze mną albo zawalczyć, albo będę pytała ich o zdanie, co o tym myślą. Także zaczynajmy. No i ogólnie to jest to straszny cringe'owy dla mnie odcinek, ale taki strasznie, nienawidzę takich odcinków. Uwaga, muszę być poważna. Hej Julka, nagrywam Ci wiadomość, ponieważ dostałam propozycję ogólnie walki i słyszałam, że Ty też, o ile to jest prawda, szukasz jakiejś przeciwniczki i tak od razu pomyślałam o Tobie, więc daj mi znać, czy w ogóle byłabyś zainteresowana i czy na Fame, czy na Highly'u. Jezu, na wdechu to zrobiłam. Jezu, dobra, aż się zmęczyłam. Dobra, drugą osobą jest mój serdeczny przyjaciel Artur, który na pewno mnie wesprze w tym i zapytam się go o zdanie, co on o tym myśli. Siema Mendoza, mam bardzo ważne pytanie, potrzebuję Twojej pomocy. Co Ty uważasz o tym, że ja bym wystąpiła na gali, bo potrzebuję rady? Proszę mi odpowiedzieć. Było poważne, dobra. Dobra, let's go dalej od razu. Jacob. Zapytam się Jacoba, czy jego dziewczyna by nie chciała ze mną walczyć. Siema Kuba, mam takie trochę dziwne pytanie, bo mam propozycję walki i tak się zastanawiam, bo szukam sobie przeciwniczki, czy przypadkiem Twoja dziewczyna by nie chciała ze mną zawalczyć? Boże, jaki cringe. Nie mogę, jak cringe'uwa. Teraz będzie verso. Siema Warka, mam takie pytanko, czy byś nie chciała ze mną spotkać dzisiaj albo jutro? Ja się pytam moich znajomych i przyjaciół w sumie z internetu, jakie mają zdanie na temat właśnie walki, bo dostałam propozycję walki. No i się zastanawiam, jakie ty masz podejście do tego, więc tak, wysyłam do ciebie wysłówkę, żeby się dowiedzieć, co o tym uważasz. Co o tym uważasz, powiedziałam. No nieważne, dobra. Monika Kociołek zrobimy. Siema Monia, mam do ciebie pytanko, ponieważ dostałam propozycję walki, a wiem, że ty już walczyłaś i zastanawiam się, czy może też nie chciałabyś zawalczyć jeszcze w tym roku. Proszę daj mi znać, czy w ogóle byłabyś zainteresowana tym. Lecimy dalej. Następną osobą jest Stazja z Bractwa. Siema Stazja, mam pytanko do ciebie, ponieważ dostałam propozycję walki. No i pytanie jest do ciebie, czy ty byś nie była zainteresowana w ogóle takim wyjściem do walki? Także daj znaczka. Halo. Hejka, masz chwilkę? No, dawaj, tam. Mam pytanie odnośnie walki, bo ja szukam w sumie przeciwniczki. O kurde. A powiedz mi szczerze, ty trenowałaś już cokolwiek kiedyś? Nie. Ej, ogólnie to by było super, ale wiesz co, ja nie wiem, czy ja teraz jestem gotowa. To jest dopiero są, wiesz, rozmowy takie, czy w ogóle git. Wiesz co, Kasia, no tak sobie myślę teraz, że w sumie spoko, tylko ja tak zawsze rezygnowałam z tego, bo bałam się opinii ludzi i że to zniszczy nasz wizerunek, nie? Na razie rzucam po prostu tematem, wiesz? Najwyżej się spotkamy i przegadamy. Ja i tak jeszcze jestem przed w sumie poważną rozmową z Karolem i tak dalej. To no. Jesteśmy w kontakcie. Dobra, pa. O, stika, jaki słodzie! Dobra, kto jest dalej? Lexi. Siema Lexi, mam pytanko, ponieważ mam propozycję walki. No i pytanie moje brzmi, czy ty w ogóle jeszcze byś chciała w tym roku zawalczyć na gali, czy nie? A jeżeli tak, to czy na przykład ze mną byś chciała? Po prostu daj mi znaczka, bo szukam sobie kogoś do walki. Nie mogę, nienawidzę takich filmów! Mamy Hanię, to może zadzwonimy też do Hani. Cześć! Mam do ciebie pytanie. To strasznie głupia sprawa, ale szukam osoby, która by chciała się bić. Fajnie, chcę cię zobaczyć bardzo chętnie, ale kurczę, no ja jestem nie do bicia niestety. Ty nie jesteś do bicia? Dobra, okej, okay, dobra, dzięki. No, jaki hej. Ej, naprawdę nikt się nie zorientował, że to jest fake? No, dobra, to Karola. Posłówka. Karol pewnie powie tak. Nie no, nie ma szans. Muszę być poważna. Albo taka... Karol, mam do ciebie pytanko, ponieważ ja dostałam propozycję walki i nie chciałam żadnych osób jakby z zewnątrz, jeżeli już. I tam poszła propozycja, żeby jakby moją przeciwniczką była Faustyna i Faustyna w sumie chyba jest git na to. I teraz pytanie do ciebie, jak ty się na to zapatrujesz w ogóle i czy to jest git i czy możemy się spotkać o tym pogadać, albo mi teraz powiedz, co o tym myślisz. Stresująco. Odczytam od Weroniki, wiadomość głosowa. Tutaj to jest kwestia indywidualna, jak ktoś się z tym czuje, nie? I czy sobie czujesz,
że się sobie poradzisz, że nie dasz się tej presji związanej z tym. Myślę, że ty teraz akurat masz dużo do stracenia, biorąc taką walkę, ze względu na to, że twój kanał teraz się najbardziej rozwija. Jeżeli czujesz, że teraz potrzebny ci jest zastrzyk gotówki, bo sądzę, że jednak to jest takim motywem przewodnim, który cię pcha tam do tej walki, to musisz sobie już sama skalkulować, nie? Na pewno jest to jakieś nowe wyzwanie i coś, w czym mogłaby się sprawdzić. Pytanie, czy nie lepiej byłoby z tym jeszcze zaczekać, bo raczej taka propozycja się jak pojawiła teraz, to pojawi się też za jakiś czas. Pytanie tylko, czy na to wtedy będzie taki sam hype. Ale myślę, że w sumie fajnie. Słodziak. Same jakby słowa takie bardzo ważne Werka przekazała. Dodatkowo też się nie zorientowałaś, to może być prank. Zadzwonię do Werki i powiem, że to był prank. Heja, Werka, słuchaj, jak coś, to był prank. To był prank, ale bardzo ładnie powiedziałaś i nie wiem, czy ktokolwiek mi tak ładnie powiedział. I bardzo szanuję, że powiedziałaś szczerze, że to zły ruch. Ale jednak nie będziesz walczyć, tylko. No pa. Odczytuję od Artura, mojego przyjaciela. Kurde, no fajnie chyba, co? Myślę o tym całkiem pozytywnie, ale jak sobie wyobrażam ciebie na tych wszystkich konferencjach, czy na samej walce z całą tą otoczką, to boję się, że ciebie mogłoby to przygnieść, bo mimo wszystko jesteś bardzo taką wrażliwą osobą. Pytasz się o moje zdanie, to ja bym się cieszył. Wydaje mi się, że fajnie, to jest taki krok, który no kurde, prędzej czy później byś zrobiła, a jeśli teraz tego nie zrobisz, to później możesz już nie mieć takiej szansy, bo wydaje mi się, że te friki jednak trochę będą miały tendencję zniżkową w tym momencie, ale wiesz, mogę zupełnie się mylić, nie znam się aż tak. Kurde, chodzi o to zachowanie głównie. Będzie git, myślę. No, chciałam, żeby jakby też był widok osoby, która jest ze mną w jakimś stopniu tam bliska, jakiś przyjaciół i tak dalej. I myślę, że Mendoza nie podołał, ponieważ powinien mi w 100% odradzić w tym momencie. Nie no, po prostu powiedział, jakby wiedział. Mendy, jestem zawiedziona tobą. Bo powinieneś mi w 100% odradzić tą decyzję. No nie no, wiem. Jak coś, to nagrywam film, wiesz? Ale bardzo ładnie mi powiedziałeś. Jacob podpisał. Dobra, Jacob. Kasia, zapytam na bank, ale na 99% odpada. Jakby Marysia studiuje, ona nie tworzy żadnych treści w internecie, co najwyżej wrzucamy jakieś fotki z wyjazdu. Ja wiem, że ty jesteś dobrą duszyczką i nie masz żadnych konfliktów, a pewnie oni czegoś szukają na siłę, ale wątpię. Czyli Jacob pomyślał sobie, Kasia, ty debilu, co ty chcesz zrobić ze swoim życiem? No dobra, no czyli to jest jakby odmowa. Napisałam tak, jak coś to był prank i przepraszam, że musiałeś o mnie pomyśleć, że jestem debilem. Jacob napisał tak. Tak. Z twojej strony nigdy się tego nie spodziewałem. Julia Żugaj napisała tak. Ha, ha, ha. Nie wiem skąd masz takie info, ale ja nie zamierzam walczyć i na pewno nie szukam przeciwniczki. Ha, ha, ha. Dobra, tutaj też mogę od razu napisać, że to był prank i że nic z tego. Jezus. Domyśliłam się, jak już pierwsza. Napisze, że przepraszam. Faustyna mi jeszcze odpowiedziała. Napisała tak. A nie boimy się, że ludzie będą uważali, że się nie lubimy? Napisała, haha, mocne to może być. Nie mogę. Już wystarczy tą Faustynę. A teraz mi jeszcze napisała, że ale z drugiej strony mega, mnie to stresuje. Stazja. Hejka, a do kiedy chcesz ode mnie odpowiedź? Bo nie ukrywam, że w szoku jestem, nie brałam pod uwagę, że kiedykolwiek dostanę propozycję walki i muszę to przemyśleć. A nie nagrywasz czasem jakiegoś odcinka, że wracasz influ z walką? Dobra, Staza się zorientowała, więc może jej powiemy. Dobra, byłeś czujny. To prank. Przepraszam. Dobra, to co? Do Meduzy dzwonimy? Masz chwilkę? Dla ciebie zawsze. Mam pytanie do ciebie, bo dostałam propozycję walki. No. I szukam kogoś i pomyślałam o tobie, czy byś nie mógł kiedyś tam w miesiącu przyjechać do nas tutaj do Krakowa i na przykład ze mną zrobić kilka treningów? Jasne, żebym mógł, tylko co to by miało na celu? No, jakiś odcinek też nagrać z tego i żebyś... Tak, super, no. Czy ty uważasz, że to jest git dla mnie? Uważam, że mój Kuki wie lepiej niż ja i ty. Niezależnie gdzie jesteś, ważne jaka jesteś, nie? Okej. Jak będziesz tam sobie w porządku i będziesz taka, jaka jesteś wszędzie, no to myślę, że jakoś tam nie ucierpi twój wizerunek na tym, nie? Dziękuję. No, pozdrów Łukasza ode mnie. Pozdrowię Łukasza od ciebie, ale jeszcze muszę ci jedną ważną rzecz powiedzieć. No, jak coś, to że zadzwoniłam i zapytałam o walkę, to jest jak coś prank.
Cię po prostu sprawdzam reakcję moich bliskich znajomych na to. I pozdrawiam YouTube w takim razie. Dobra, dzięki. Pozdro, hej. No pa. Tak bardzo mile o mnie mówią i to jest takie fajne. Dobra, dzwonię do Faustyny, żeby jej powiedzieć. A ja, wiesz co, gadałam z Karolem i Karol się zgodził. No. Zgodził się. Dobra, Faustyna. No. Dobrze. Tak, dobrze. Przepraszam, Faustyna. Ale wiesz, to nawet dla mnie lepiej. Tak właśnie pomyślałam. Kamień z serca? Czemu? No, trochę tak, bo ja się za to ale łykłaś jak pelikan najbardziej ze wszystkich. Bo ja przez tą 2 godziny ostatnio myślałam cały czas o tym, Boże. To było 2 godziny? Jezu, przepraszam. Pa! Pa! Jezu, kamień z serca, że już nie muszę jej prankować, biedna. Ja na razie, kurde, nie planuję żadnej walki, no. Na 99% nie. Jeszcze sobie to przemyślę. No raczej nie. No i dostałam kosza, proszę Państwa. Niestety, a Monika Kociołek myślałam, że będzie chętna. Napiszę jej, że to prank. Monika, jak coś, to przepraszam. To był prank. Wiktoria napisała, że jest. Hej! Dostałam propozycję walki w Fejmie i w sumie nie chciałam bardzo się bić z nikim z zewnątrz i pomyśleliśmy, że może ktoś od nas. Ja Ci powiem tak, ogólnie na ten moment bo ja w ogóle nie mam kondycji i ja też nie mam teraz czasu, żeby w ogóle zabrać się na treningi. I też w sumie nie mam chęci, żeby zabrać się na treningi, więc nie. Ale kurde, to mnie zaskoczyłaś teraz. Nie spodziewałam się, myślałam, że zadzwonisz do mnie, żeby zapytać, czy na przykład ci mam czas, żeby pisała ci tego, bo coś pytam się o walkę. No akurat dobrze się składa, bo wbiłaś na odcinek i jesteś na odcinku, jak coś to prank. O, tak. Dobra, pa. Proszę Państwa, w międzyczasie odpisała nam Lexi, w sumie wysłała wiadomość głosową, więc ją odczytam. Let's go! Wow, ja jestem w szoku, Kasia, fajnie, super, naprawdę cieszę się, bo to jest mega przygoda. Mam nadzieję, że Ci się też spodoba. I ja chętnie bym z tą zawalczyła, no. Tylko pytanie właśnie jak Heilig na to. Oh no, jak z tego teraz wybrnąć? Że zapytam ją o coś takiego, że już się musi domyślić, czyli na przykład, że ja w ogóle chciałam walczyć w 3 osoby, czyli że 3 dziewczyny. Ja ogólnie chciałam, żeby to była trochę inna walka i nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, ale propozycja jest w ogóle taka, żebyśmy były we 3 i wtedy byłabym ja, ty i Monika Kociołek i byśmy po prostu się biły, jakkolwiek to brzmi, w jednym czasie i żeby ta walka była po prostu inna niż wszystkie. Jezu, jaka głupota. Boże, ja nie mogę, ja już mam ochotę jej powiedzieć, to prank. Śmieszny pomysł. Ja byłabym chyba chętna na coś takiego. Musiałabym to jeszcze z trenerem. Dobra, Lexi, jak coś, to nie sądziłam, że się tak wkręcisz, za co bardzo Cię przepraszam, ale nagrywałam właśnie odcinek, że prankuję influencerki walką na Fame Match na Heiligu. Oh my gosh, Kasia, ja już do Fagaty dzwoniłam, ja już do mojego menadżera pisałam, już otworzyłam nawet wiadomości z włodarzem Heilig, żeby takiego napisać. O nie, o Boże. Lexi, przepraszam. Ja nie wiedziałam, że ty to aż tak podłapiesz. Przepraszam, wybacz mi, proszę. Trochę mi ta sytuacja śmierdziała. I chciałam właśnie pytać, ile ty trenujesz i mogę, ale kurde, mnie zrobiłaś, naprawdę. Napisała, luz, dawno nikt mnie nie sprankował, zapomniałam, że to istnieje. Tak napisała. Karol, nie ma nic. Dobra, moi drodzy, bardzo fajnie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że nie umarliście z cringe'u, tak jak ja. I zostawcie komentarz, dajcie lajka, zostawcie suba na kanał, będą fajne odcinki w tym miesiącu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!